To tak. Dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności po co mnie oglądacie. Witam bardzo serdecznie. I kontynuujemy naszą gierkę na prędkości szybszej. Ostatnio handlowaliśmy z Związkiem Radzieckim. No i tak. Mamy możliwości. Ukraina, ja przecież. Trzeba jak najszybciej rozwinąć technologię. A mówiąc o technologii, cyk. No i tak, ogółem trochę wydałem kryształków innych takich. Przed tym jak zacząłem nagrywać, po to by zbudować parę tych do towarów fabryk towarów konsumpcyjnych. No. I na ten moment sprawa wygląda tak. Chwila. Czy wy to widzicie? Czy wy to do jasnej, ciasnej widzicie? Mamy tutaj przeogromną przestrzeń kosmosu, która jest praktycznie na wyciągnięcie Polaków i Litwinów, nikogo więcej. O Boże. Jaka to jest planeta? Wymiary frakcji zadowolone. Federacja ludzka nas potępia. W sumie trzeba było to zmienić nazwę na Austria, tak teraz sobie myślę. Ale Prusy, Austrię. Ojeju, karteczki sobie nie przygotowałem. A już 76. O kurczę. Trzy odcinki znowu pewno, jak nie dwa, będą na kolejne 50 lat. I 2, 2, 70, 6, 0, 2. Wojna prusko-izraelska. O Boże.
A ja myślałem, że to tylko w rzeczywistości Niemcy mają coś do Prus. Tfu, Niemcy mają coś do Izraela. Co oni chcą? Tak. Pakt obronny. A jak miło. Teraz 2, 2, 7, 6, 0, 3. Pakt obronny z ZSUK. W ogóle to ostatnio widziałem taki bardzo fajny, nie wiem jak to nazwać, artykuł na jakiejś stronie. Ogółem znalazłem coś takiego śmiesznego. Czekajcie, ile by kosztował taki traktat handlowy? Nie. Na ten moment jeszcze nie. Założono kolejną frakcję. O, zmiana rządu. Jak to teraz wygląda? Nadal dyktatura wojskowa. Coś interesującego. Ja za to płacę. Bardzo fajnie, że mamy dwóch sojuszników, którzy mogą nam pomóc z nimi. Ile kosztuje porozumienie badawcze? Bo może to wziąć, bo oni mają wyższą technologię, to możemy na tym zyskać. Badawcze. Tylko o zaufanie chodzi. Nie. A i teraz będą mnie tym spamili. Wszystko fajnie, tylko niech Litwini was nie ciapną.
Nie no, ja raczej ten układ zajmę. Tak bez dwóch zdań. Wyślę sobie tutaj jakiegoś typka i będę powoli zbierał surowce. Posterunek policji. Wy się nudzicie? To do kopalni. Jak tam u ciebie? Jedność. Jakaś stabilność. Co to jest? No stabilność. Co podnosi stabilność? Robię sobie to. To jest ważne. Jest 2278. Zero osiem. Wracając, widziałem ostatnio, Boże Święty, coś mi przerwało i teraz muszę znowu wracać. Ale ładna Rosja będzie miała granicę, jak tylko zdobędzie ten, jak skolonizuje ten układ. O Jezu, kiedy mówiłem o wojnie? Kiedy wybuchła ta wojna? Dobra. W poprzednim odcinku ta wojna wybuchła. Warto wiedzieć. I co, spokojnie. Związek Radziecki mi tylko spamił. Pakcie obronnym. Dobra, i wszystko, co było do możliwe do wynale odkrycia czegoś, zostało odkryte. Bo zobaczcie, jak kliknę to, cyk, od razu. Załącza się blokada i mówiąca, że już nic więcej do znalezienia nie ma. Dlatego trzeba wysłać ich na badania.
O Jezu, kiedy ja dostałem taki minus? Nie za fajnie. Ci jeszcze mnie klejmują po prostu wspaniale. I surowce się skończyły. Kto mnie klejmuje? Polska. Ajeju. Ogółem nic raczej nie działa. No jestem na tym. A kontra Ukraina? A czemu tylko te kraje mi się pojawiają? A przeciwko Polsce? Jakbym wypowiedział wojnę. Powiedzmy o prowincję. Co jak takie głupie dwie prowincje w środku niczego? Jeśli kto by wypowiedział wojnę? Nie, to nikt by się nie zgłosił. No i teraz mam dwie floty po 20 okrętów, czyli 2000. Ile oni mają? Tak mniej więcej można to mniej więcej spojrzeć chyba. Względy militarne. Ojoj. Jestem niebywale słabą cywilizacją. I to tak mega. Tak, 19 minut. W ogóle dzisiaj jest poniedziałek. Nie o to mi chodziło. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, czekaj. Tak, tutaj trzeba zarekrutować kogoś. No i o tym mówiłem. Praktycznie Polacy i Litwini mają tą część galaktyki na wyłączność. Ej, co? Wybuchła wojna? Aha, to jest ta wojna. A co ma tutaj Etiopię do tego?
Okej. Jaka to była wojna? No, rosyjsko-ludzka. Jest 220 cyk i 0,2. W ogóle to jak leczyła przed wszystkimi osobami, które robią mapki. Rosja zamyka nam granicę. Ciekawe. To przez ten pakt obronny na pewno. Napotkaliśmy na kosmitów. Uciekajcie. Za układ. Czemu nie chcecie paktu migracyjnego? Aha, łowcy niewolników. A wy? Stop. Potrzebujemy kolejnych kontynentalnych. No, mam rację. Ja bym potrzebował bardziej takiej planety jakiejś ukraińskiej. Takiej jakiejś. O. I tak właściwie, to czemu ty nie jesteś ulepszony? Jesteś moją tutaj pierwszą linią obrony. Ale ciebie mogę zniszczyć. A właściwie będzie mniej do płacenia. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tararara, tarararara, miałem rację, jeśli... i tak. Co by można pójść? Można by pójść w federację poprzez dyplomację. Ale można by pójść w harmonię.
Można by pójść w taką dyplomację, a można by pójść w dobrobyt. Ale ja nie handluję. Zwierzchnictwo by się przydało, ale ja chyba pójdę w to. Żeby mieć dodatkowy ten wpływ miesięcznie. Zdaję sobie sprawę z tego, więc nowe badania. No chyba, że tutaj coś mogę innego. Nie, bo to 60, to 90, to 60. Dobra, niech jest to, co jest. Lecicie, lecicie, nie spać, zwiedzać. Nie żyje mi naukowiec. Mogę wziąć kogokolwiek. Jeśli się okaże, że ten mój portal prowadzi tutaj, to ja tutaj zakładam kolonię. Tak instant. O ile zdążę. W ogóle sobie obejrzałem na Netflixie Dom z papieru, bo tata polecał. Magnifique, że tak powiem. Że tak powiem, taka szybka recenzja. Tak na koniec odcinka. Fabuła kręci się wokół tego, że jest sobie profesor. Spokojnie, to nie jest żadna niesamowite, że jest tam jakiś profesor, bo go się poznaje w pierwszym odcinku od tak. O Jezu. Dobra, pomijając teraz to, to chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo zabawna sytuacja. I nawet gag, jeśli się oglądało też film Netflixowy, on powrócił. Ojeju. Nawet nie wiecie jak bardzo. Dobra, ale wracając do pana profesora. Jest to. On werbuje w pierwszym odcinku ekipę, którzy potem się nazywają jak jakieś nazwy miast czy czego innego, jak Berlin, Tokio, Oslo, Fjord.
Dobra. To tam powinien mi lecieć statek. Tak. A co do ciebie? Biertajaj się za to. Ty mógłbyś tutaj lecieć. A ty mówisz ile? 500. Panie, takiej kwoty na oczy nie widziałem. Cytując tekst z Wiedźmina. Nie grałem, a oglądam teraz serię Rocka na YouTubie. O, wybory, wybory. Okej, może jednak jakaś planetka się zaświeci. Jednak to oni na tym głównie skorzystają. Mam nadzieję, że ja za to opłaty nie biorę. Nie biorę. Herę. No wiesz co? Bardzo często coś mi się wydaje, że tutaj umierają. Na jakąś gruźlicę czy co innego. Oj, jest względny dobrobyt. O, mówię, że Wiedźminie jedna osoba właśnie odpaliła ze znajomych. U mnie. No ale co, to będzie koniec już tego odcinka. Bardzo mało się wydarzyło w sumie. Bardzo niewiele się wydarzyło. Jedynie cztery momenty takie kluczowe. Nie będę pisał o pakcie migracyjnym, bo w sumie po co? Co kliknąłem, lepiej nie. Cyk ciebie i cyk zaplecze. Cyk ciebie. A cyk ciebie. Co mi, co mnie tam. Nie, bo mi się to nie opyla. Typie, zrozum. Zrozum, to mi się to nie opłaca. Brak rozkazów, no to rozkop. Kopaj dziurę, kopaj dziurę. O, to on startował. W ogóle jak tam tak właściwie frakcje w naszym rządzie? No to wygląda w ten sposób, że jestem najsłabszy. Och. To ciekawe. Dekrety. O, frakcje polityczne.
Dobre jest to, że żadni nie są pacyfistami. Supermacy. Zrobisz mi potem coś takiego. Ogólnie się cieszę, że już nie ma żadnej nowej cywilizacji. O, w tym momencie, ale to już... W tym momencie mogłem ten, bo już nic mi nie przeszkadza. Od następnego odcinka będę robił screeny po prostu mojego imperium, jak wygląda. Ewentualnie federacji. Znaczy nie, imperium po prostu. Siedem cię brakuje, a ty no, ty mi nic nie powiesz. Tutaj w sumie mam bardzo ładną granicę, szkoda, że tylko oni ją przesunęli. Ale i tak jest bardzo ładna. Dobra, w ostateczności jeszcze plus 100. I na tym trzeba zakończyć odcinek. No jeszcze wyślę im propozycję. Zobaczę, jak teraz nasze stosunki wyglądają. To jest 285. Zero siedem. O Jezus. Pokój prusko-izraelski. Bez zmian granicy? Nie wydaje mi się. Raczej przejęli te układy tutaj Prusacy. Nijak się z tym nie zgodzić nie można. I właśnie, i co z tego wyniknęło? Coś teraz tutaj jest? To na po cóż? Ja zapraszam do przyszłych odcinków z gry o nazwie Stellaris. Po następnym odcinku znowu będzie podsumowanie 50 lat. W sumie znowu nie za dużo się wydarzyło jak poprzednio, ale coś się wydarzyło. Jeszcze się nie uczyłem robić tamtych odcinków, tamtego typu odcinków podsumowujących.
Dobra, jeszcze skończę moją wypowiedź na temat tego, co chciałem powiedzieć na samym początku. Szanuję osoby, które robią fandom dla tego typu gier. Znaczy, przykład jakieś maszynki. Nie wiem, jakiegoś się nikt wymawia, ale typek ma ogółem Kerbala na swoim ikonce. No i w sumie od niego w sumie zaraziłem się chęcią zagrania w Crusader Kings, a i stworzenia tego typu formatu. Jak właśnie tutaj wam przedstawiam, że co 50 lat czy ileś porównywał starą i nową Europę i podsumowywał to jakoś. Oczywiście on wkładał to wiele więcej pracy niż ja, tylko sobie siedzę i omawiam wydarzenia, które się przydarzyły. Ale też widziałem taki coś na jakimś portalu do fandomów własnych. Między innymi na nim jest Polandbol Wiki. A jak na sobie pokręcić się, to też znajdzie się Wikipedia to znaczy znajdzie się fandom Kaiserreicha i innych tego typu rzeczy. Chyba to jest polska strona, ale mogę się mylić. Ale raczej Polska. No i tam było jakaś alternatywna historia. Jakiś taki fandom śmieszny. No i wow, w ogóle fajnie to wygląda, tylko pytanie, skąd wzięliście te obrazki? Na jakiej podstawie wy to robiliście? Bo jak znalazłem na fandom tego, to znaczy, no fandom w sumie, opierający się na mega kampanii tego Maszynima, czy jak on miał tam nick, to okej, potrafiłem zrozumieć, na jakiej podstawie jest to. No ale za to nie potrafiłem za to zrozumieć też, na jakiej podstawie jest na przykład ta alternatywna historia, bo w sumie Cesarstwo Polskie aż mnie zaintrygowało, więc chciałem sobie zobaczyć, ale nic nie było. Tak sobie też myślałem nad taką drugą serią z Stellarisa, już w innej formie. A mianowicie takiej, żeby w sumie robić sobie wasali, jak obecnie masz ten maszynim na kanale live'owym. Ale mniejsza o to. Tyle, że też zmieniać sobie tom. Tutaj ikonkę rządu. Bo okej, jak już gramy takim Jeźwik Empire. Ale jak zaczniemy robić sobie wasali, to powiedzmy po uzyskaniu 3-4 wasali z mniejszych cywilizacji, bądź utworzeniu
ich poprzez podbój można sobie zrobić taką, powiedzmy w cudzysłowie, baner carstwa. Że my będziemy tutaj tą siłą przewodniczącą Jeźwik Empire, czy innym czymś, bo do tego jest potrzebna feudalne społeczeństwo, jak chyba ma Ukraina. Ale tego nie jestem pewien. Ale na pewno komuś to dawałem. Prusy? Prusy chyba. Bardzo bym chciał zobaczyć gatunek. Bo w sumie to jest też w sumie słabe, że ja mogę tylko tutaj spojrzeć na gatunki, które są. O, wszystkie gatunki, jak miło. Niemcy. Aha, tutaj nie można zobaczyć, czy jest to społeczeństwo feudalne, czy coś. Ale jestem pewien, że jak tworzyłem tych wiele cywilizacji, to na pewno gdzieś tam się nawiązało te prawa, to znaczy społeczeństwo feudalne. Albo zrobię jakieś inne Papal State. A tutaj jest papież? Papal State? Nie, nie ma. A widzicie, bo zrobiłem właśnie cywilizację, która na takiej podstawie była, Papal State'u. Właśnie cywilizacja feudalna i w ogóle, ale właśnie, jak widać, jej tutaj nie zespawnowało. Przynajmniej tak mi się wydaje. W ogóle to jak znacie jakiś sposób, jakby można wygrywać tutaj własne takie herby. To bym był bardzo bardzo bym prosił, żeby o to napisać, bo mam tutaj w sumie w tym momencie w rękach wydrukowaną przeze mnie tą mapę Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Co to właśnie było takie ultra społeczeństwo feudalne. We Francji, na terenach Francji to się scentralizowało mocno, ale w Niemczech to było społeczeństwo feudalne jednak. Tak w najczystszym tego słowa znaczeniu. Niemcy wtedy bardziej się zamykali na swoją władzę niż ten tego. Dobra. Ja już nie będę klamocił w ten poniedziałkowy poranek, wieczór, w zależności kto o jakiej porze to ogląda i kiedy to wrzucam. I czy to oglądasz ten, czy ten? Nieważne. Cześć, do zobaczenia, pa, pa.